że w Smoleńsku był zamach, co wydaje mi się ewidentne od dawna. Jeżeli ktoś ma 5 szarych komórek i nie stara się siebie oszukiwać, to wie, co się wydarzyło w Smoleńsku. Ale zrobione to z bardzo dużą klasą, nie jakoś tak łopatologicznie, nie nachalnie. I za to jestem wdzięczny Antoniemu Krausemu. Ja uważam, że tam był zamach. Czy to było dokładnie tak, czy nie, to trudno mi jest powiedzieć, bo nie jestem aż takim specjalistą. Natomiast no, też nie wierzyłem nigdy w to, że taki samolot może stracić skrzydło na Brzozie. No, więc musiały być jakieś inne przyczyny i te przyczyny, myślę, że zostały pokazane. A ten film odpowiada na wszystkie pytania, które pan ma na temat katastrofy smoleńskiej? Znaczy, ja nie mam żadnych pytań. Dla mnie tam był zamach. No i jakie mogę mieć więcej pytań? Kto to zrobił, no to chyba też jest to w miarę ewidentne, komu to było na rękę. Dla mnie to jest przerażające, że cały świat na to no tak patrzy, że jakby się nic nie stało, prawda? Bo przecież to, co było w tym filmie powiedziane, że Amerykanie i cały Zachód muszą wiedzieć doskonale, co tam się wydarzyło, natomiast no, zachowują się tak, jakby się nic nie wydarzyło. Ale ten film pokazuje, że to był faktycznie zamach? My nie widzieliśmy tego filmu, dlatego pytamy pana. A, no pokazuje, że był. A, no bo państwo nie widzieli filmu, no to to jest trochę taka dziwna rozmowa. Media były na wewnątrz, dlatego pytam, to co tam zostało pokazane? To znaczy, co było przyczyną katastrofy w tym filmie? No w filmie przyczyną katastrofy był wybuch samolotu, bo była scena, to jest ewidentnie eksplicyte pokazana, że samolot, który już dolatuje tam do Smoleńska, ma oderwane skrzydło w wyniku wybuchu i wybucha w ogóle cały. Zresztą uważam, że akurat to odzwierciedla chyba to, co się tam wydarzyło. A na skutek czego ten wybuch następuje? Proszę pana, wybuchy następują na skutek ładunków wybuchowych. Ale właśnie, czy film pokazuje, skąd ten ładunek Słucham? Się wziął? Czy film nie, pokazuje tylko, że odpada skrzydło. No, odpada skrzydło, a potem samolot się rozpada. Ale ja nie jestem recenzentem filmowym, także dziękuję bardzo. No.